Podcast, audycja, podcasty czytane, nie, nie podcasty, artykuły naukowe czytane w całości nie do końca profesjonalnie. Mhm. E, dzisiaj przeczytam coś trochę innego niż normalnie. E, to znaczy i tak nie trzymam się za bardzo klucza naukowości w tym, co czytam, bo latam od psychologii do socjologii, do filozofii, do. Mm, różnych innych e, nauk. Nie czytam <gry> raczej chemii i fizyki, e, bo to chyba byłoby trudne do przeczytania w formie audio, w szczególności jeśli byłyby jakieś e, skomplikowane wzory. Natomiast dzisiaj e, całkowicie porzucam mm, naukowość tego podcastu, e, ale nie do końca. To znaczy, chciałbym przeczytać fragment. Książki monografii, by czas nie zaćmił i nie pamięć wybór kronik średniowiecznych Antoniny Jelicz. I przeczytam mistrza Wincentego Kadłubka, kronikę polską. Dlaczego? Bo jakoś mi się tak otworzyło po prostu i stwierdziłem, że to może być całkiem yy, ciekawe i śmieszne. Znaczy, nie śmieszne to oczywiście jest bardzo poważne, ale takie intrygujące w kontekście wszystkich innych tekstów, które normalnie są w tym podcaście. Dobra, koniec mojego bezsensownego monologu i przekażmy głos Vincentowi Kadłubkowi. Zaczyna się kronika. Księga pierwsza. Była, była ongiś zacność w tej rzeczpospolitej którą senatorowie jakby jakieś niebieskie świeczniki opromienili nie zapisaniem pergaminowych kart w prawdzie, ale najświetniejszych czynów blaskiem. Nie rządzili bowiem nimi ani potomkowie plebejscy, ani samowzwańczy władcy, lecz dziedziczni książęta, których dostojność, chociaż wydaje się okryta pomroką niewiedzy, to zświeciła jednak dziwnym blaskiem, którego nawałnice tylu wieków nie mogły zagasić. Pamiętam rozmowę znakomitych mężów, których wspomnienia są tym wiarygodniejsze, im większym uznaniem cieszy się ich powaga. Rozprawiali bowiem Jan i Mateusz obaj w podeszłym wieku, obaj poważnie myślący o początkach rozwoju i wypełnianiu się dziejów Rzeczypospolitej. Wtedy rzecze Jan. Pytam mój Mateuszu, za czyich to czasów mamy przyjąć, wziął początek nasz ustrój państwowy. My bowiem dzisiejsi jesteśmy i nie masz w nas sędziwej wiedzy dni minionych. Mateusz. Wiesz, że u starców jest mądrość, a w długim wieku roztropność. Ja jednak wyznaję, że w tym względzie jestem niemowlęciem, także nawet zgoła nie wiem, czy przed tą teraźniejszością upłynęła jakaś krótka chwilka. Czego jednak dowiedziałem się z opowiadania starców na wskroś prawdomównych nie zamilczę. Otóż opowiadał pewien starzec, że żyła tutaj niegdyś nieprzyliczona moc ludzi, u których to niezmierne królestwo zostało oszacowane zaledwie na jeden źreb. Tak dalece nie przynaglała ich chęć panowania ani rządza posiadania, a żywiołem ich była siła dojrzałej odwagi, iż poza wielkodusznością nic nie uznawali za wielkie i przyrostowi swojej dzielności nie stawiali nigdy żadnych granic. Nie byłoby bowiem dzielności, "Gdyby zechcieli ją zamknąć w więzieniu granic, do swych chlubnych zwycięstw zaliczyli oni także triumfy nad dalekimi zagranicznymi krajami. Podbili bowiem pod swoje panowanie nie tylko wszystkie ludy z tej strony morza mieszkające, lecz także Wyspy Duńskie." I teraz uwaga, przypisy: Jan i Mateusz. Jan to arcybiskup Gnieźnieński, Mateusz, biskup krakowski. A źreb czy zrzeb średniowieczna miara gruntowa nie stałej wartości od 30 do 130 morgów. Przy okazji naszła mnie refleksja, że e, przepraszam od razu za deprecjonowanie naukowości, przecież to jest historia, więc to jest jak najbardziej nauka, więc e, zwracam honor, jaki zaplułem swoją niewdzięczną uwagą. Wracamy do tekstu. O zbrodni i końcu Pompiliusza Mateusz, ów Pompiliusz kładzie się do łóżka udając chorego, każe wezwać przyjaciół jakby dla pociechy lub z konieczności zasięgnięcia porady. W wielkiej tajemnicy wyjawia im i powód, i dzień swojego zgonu, jakby przez bogów objawionego, każdemu z osobna szepcząc do ucha osobliwą tajemnicę. Wypada wam postanowić coś w sprawie następcy tronu. Mnie moje wzywają losy, ale będzie to dla mnie dostatecznym ukojeniem, jeśli jak z waszej łaski rządziłem, tak okaże się nieśmiertelnym dzięki waszej dobroci. Albowiem wcale mi się nie zdaje, że umrę, jeśli tylko zauważę waszą dla mnie życzliwość, jeśli z wami uroczyście odprawię mój pogrzeb czegoż bowiem mógłbym spodziewać się od kogoś, kto żyjącemu odmówiłby tego, co winien zmarłemu. Mógłbyś usłyszeć stąd szczere, stąd obłudne biadania, stąd westchnienia, stamtąd łkania, stąd żałosne jęki, stamtąd straszne wycie, stąd rozlega się odgłos bicia się w piersi, stamtąd klask zderzających się dłoni. Tu płyną potoki rzęsistych łez, tam ledwie na pół zwilżone są powieki. Panny targają włosy, matrony rozdrapują twarz, szaty rozdzierają staruszki, ogólne biadanie potęguje zawodzenie obłudnej królowej, która to męża to poszczególnych dostojników ze smutkiem obejmując uspokaja z jakąś, sam nie wiem, słodką goryczą czy powiedziałbym, z gorzką słodyczą. Tak iż wszystkimi wstrząsają już nieudane. Lecz połączony z rzewnym płaczem łkania, do tego stopnia, że jak wieść głosi, w ślad za żałosnymi jej skargami zaczęły lamentować spiżowe wizerunki, a na wskutek jej łez, posągi łzami spłynęły. Przerwa na przypisy. Pompiliusz. Takim wyszukanym imieniem określa kronikarz legendarnego Popiela. Słodką goryczą, gorzką słodyczą. Zdobnictwo stylu charakterystyczne dla średniowiecznego literata. Dalej tekst. Otóż po obrzędach, które jeszcze dziś pogaństwo odprawia podczas pogrzebów, król podejmuje stryjów ucztą z najwikwintniejszymi przysmakami. Gdy czyste wino niec rozwiało ich smutek, król prosi, aby go odwiedzili i w jego obecności wzajemnie przy pucharach zachęcając się... Mile się pocieszali. Mówi, że chętne ich przybycie sprawi ukojenie w jego chorobie, a koniec jego życia raczej będzie radosny niż owiany smutkiem. Czemu, rzecze, królowo w smutnych rozpływasz się łzach, czemu trawicie smutek? Wdowieństwa się boisz? Przynajmniej póki ci żyją, nie przekroczysz bramy wdowieństwa, a nawet wobec tylu pozostałych przy życiu moich krewnych, Bądź przekonana, że ja dalej żyję. Teraz chciałbym wezwać najprzedniejszych spośród ojców, serdecznych przyjaciół, najpierw zaufanych, których spojrzenia, jakby gwiazd promienie, ożywiają mnie, aby u nich nasza pamięć w Twojej żyła o sobie, ponieważ wiedzą, że jesteś resztą naszego życia, naszej duszy połową. Oni przysięgają, że w pierwszym żywcem chcą być pogrzebani. Nimby zaginęła pamięć jego dobrodziejstw im wyświadczonych. Niech wzniesie się, rzecze król, puchar i niech i ja się podniosę. Abym wszystkich pozdrowił i abyśmy kolejno złączyli się pożegnalnym pocałunkiem. Aby każdy skosztował tego boskiego nektaru, gdy ja nadpiję. Był zaś złoty puchar przez zmyślną królową kunsztownie wykonany, w którym choćby nawet była mała ilość płynu, Odchodziła ku górze i chociaż kielich ledwie w czwartej części był napełniony, wydawał się pełny, gdyż płyn zawisał w górze jakby w postaci pary. Tenże płyn, dumuchnięty tchnieniem z ust lub z nosa, opadał, jak to się zdarza z wrzątkiem, z skutkiem mocy ognia, dopóki nie osiądzie na pewnym dnie w pewnej ilości. Mówią, że podobną moc posiada calciparium. Przypis? Calciparium? Prawdopodobnie wapień. Do tego osobliwego pucharu wlewają już zabójczy napój, zaprawiony sztuką tegoż podczaszego. Kto po królu miał go pić, obowiązany był przytknąć puchar do ust króla, aby nie można było nic złego podejrzewać, skoro król jakby wpierw kosztował. Wierzono bowiem, że co tylko sztucznie wezbrało, zostało wypite nie zaś opadło jedynie skutkiem wydechu lecz ile tylko wlano właściwego i zabójczego napoju ten który przytknął puchar do ust króla miał nakaz wypić to po ucałowaniu króla tak okpionych tak zatrutych prosi aby odeszli zapewniając że przyjazna z nimi gawęda sprawia w nim niespodziewanie kojącą senność mniemano że spili się mężowie których jad trucizny bądź na nogach zachwiał, bądź na ziemię powalił. Ból wydarł im życie w pierwszej części tejże nocy. ufnej z tyranów odmówił nawet pogrzebu ich zwłokom, dowodząc, że zginęli od pokarania z nieba, gdyż wczoraj zamierzali żywcem pogrzebać przyjaciela, krewnego, króla, a tę niegodziwość, skrywaną pozorem pobożności, zdradziły jęki i płacz posągów, nagły zgon złoczyńców, bez nadziei ocalenia, oraz wiele innych dowodów. Gdy przeto zaszły te gwiazdy ojczyzny, upadła także cała godność i zgasła wszelka chwała Polaków, w popiół się obróciwszy. Albowiem ta świata zakała, ta cnud zagłada, ten najobrzydliwszy z wszystkich niegodziwiec, opadłszy na łono najbezstydniejszy z nierządnic, w zbytku i gnuśności stał się do cna rozpustnikiem, zgoła nic nie uważając za większe szczęście niż opływanie w rozkosze. Bardzo często powtarzał te słowa: namaszczajmy się najlepszymi olejkami, raczmy się winem, zrywajmy kwiat, aby nie zwiądł. Onże pierwszy był do ucieczki, ostatni do walki. W niebezpieczeństwach największy tchórz, a skoro strach ustąpił, nadęty. Zaś jako wróg najzuchwalszy rzucał się na zastępy cnót, których nigdy nie przestał zwalczać. Bardzo biegły w posługiwaniu się wszelkim orężem haniebnych czynów, próbował wszelkich wprost wysiłków, o których wiedział, że są przeciwne cnocie. Większe miał upodobanie w towarzystwie Kobiecym niż w zebraniach męskich. Przeto za te osobliwe zasługi szczezł niesłychaną śmiercią albowiem z rozkładających się trupów, które kazał porzucić bez pogrzebania, wylęgły się myszy w niezwykłej ilości i ścigały go tak długo przez stawy, przez bagna, przez rzeki, a nawet przez ogniste stosy, aż zamkniętego z żoną i dwoma synami w bardzo wysokiej wieży, zagryzły najboleśniejszymi ukąszeniami. Uwaga przypis. Kadłubek o wiele obszerniej niż Gal przedstawia legendę o Popielu, w jego zbrodniach znajdując motywację okrutnej śmierci. Legenda o władcy, zagryzionym przez myszy, przywędrowała do Polski z Niemiec, może z Nadrenii. Księga II. Król i biedak. Mateusz. Gdy on, bolesław Szczodry, kazał rozdzielić dochody podatkowe, gdy z wielką hojnością rozdawał wszystkie najwspanialsze przedmioty. Pewien biedak, rozważając raz nikłą szczupłość swojego mienia, to znowu świetność królewskiego bogactwa. Jęcząc, ciężko westchnął i z warkiego ciche dało się słyszeć szemranie. Innych, gdy słońca samego łaska uszczęśliwia, mnie srogi ziom bierze, gdy słońce bliźniąt się trzyma. Sam jeden... Pod Twoim słońcem na wiosny pociechy nie zasłużyłem. Mnie wstyd, nie zasłużyłem ja sam. Król przeto, dorozumiawszy się przyczyny westchnień, ściąga z siebie suty, fałdzisty płaszcz, i zarzucając go na barki jego rzeczy, zabierz złota, ile zechcesz, i wedle sił swoich odważ ilość kruszcu. Wolimy bowiem, abyś żalił się raczej na swoją słabość. Niż na ciasne granice naszej szczodrobliwości. Wtedy ten, napychając wnętrze płaszcza, Aż bardzo napęczniał tak, zaczął śpiewać. Nikt nie dziwi się słomie, jeżeli się w popiół rozwiewa, Lecz twoje nie zginął ziarna, gdy plon z nich bliźni twój miewa. Złota hojność sławy ziarna szeroko rozwiewa, Sierp dźwięczy przy żniwie, dasz mi, dam ci i ja więcej. Miejsce tu nie na szkatuły, nie trapi cię skrzynia nabrzmiała, raczej niech błyszczy bogactwo w serca twojego zamku, wszystkich usta obficie niech smak twego miodu napoi, póki żyć będę, na ustach mych sława tak wielka nie zamrze. A gdy tak śpiewał, zapomniawszy o sobie, gdy złocisty ciężar dźwignąć usiłował ciężarem przygnieciony, ducha wyzionął. Jan niepojętą i urokliwą tchniewonią kwiat bogactw. Rób majątek uczciwie. Nie możesz? To wszelkim sposobem. Od szalonego tymczasem różni się niewiele ten, kto pieniądze nad życie przekłada, a nie życie nad pieniądze. Ten rodzaj szaleństwa tak opanował pewnego człowieka, że gdy wzburzone po morzu miotały nim fale, gdy inni ze strachu przed rozbiciem okrętu wyrzucają z niego nawet najcenniejsze sprzęty, on, przywiązawszy się do swoich tobołów, każe siebie strącić w otchłań morską, zapewniając, że lepsze jest bogactwo przy śmierci, niż bieda w życiu. U króla Arabów też był taki podobny dworzanin leżący na bogactwach, niezmiernie chciwy mienia, którego hojny król obsypał niezliczonymi bogactwami etny jednak chciwości nie zdołał zgasić. Ten bowiem wprowadzony do skarbca, gdy ujrzał tam bezcenne klejnoty, zdrętwiał, jakby cały rażony piorunem, a ponieważ sądzono, że raptem zachorował, kazano go wynieść. Tymczasem cały jego ból dotyczył klejnotów, gdyż jęczał oj klejnoty, oj klejnoty. A gdy wreszcie król poznał przyczynę jego zasłabnięcia i ofiarował mu najwyborniejsze klejnoty, on usiłował je połknąć, aby nikt oprócz niego nie mógł ich posiąść i udusił się, dech utraciwszy. Nie tak, nie tak postąpił ów człowiek, który chcąc raz na zawsze usunąć żywicielki trosk, stopił w jedną bryłę bogactwa swoje i wrzucił jej do rzeki, mówiąc Przepadnijcie, nieszczęsne bogactwa, zniszczę was, abyście wy mnie nie zniszczyły. Lżejsza jest bowiem strata mienia niż czasu. Boli nas utrata mienia, lecz bardziej stracone lata. Stratom zapobiec można, lecz nie przeminionym latom. I tu będą przypisy, ale do fragmentu tekstu, który dopiero nastąpi. Oleaster. Dzika oliwka o małych i gorzkich owocach. Bolesław, który wojnę zwrócił przeciwko swoim. Charakterystyka króla tyrana, jednoznacznie złego i znienawidzonego przez naród, służy kronikarzowi do motywacji moralnej całej sprawy zatargu króla z biskupem. Stanisław Gal nie podał poprzednio imienia biskupa znamy je dopiero z kroniki kadłubka. Porwać biskupa. Nie jest pewne, czy obrazowy sposób wypowiadania się kadłubka ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Biskup prawdopodobnie zginął w wyniku egzekucji, przechowała się bowiem informacja o okaże obcięcia członków. Obtruncatio membrorum wyrok wykonano być może na Wawelu, na placu, gdzie było miejsce sądów królewskich. Późniejsze świadectwa historyczne potwierdzają, że istotnie nad biskupem odbył się sąd ale sprawa w jaki sposób pozbawionego życia nie jest w pełni wyjaśniona. I w bazylice mniejszej świętego Michała, w kościele na skałce, dokąd prawdopodobnie przeniesiono ciało biskupa. I to tyle z przypisów do fragmentu, który nastąpi za chwilę. O zabójstwie biskupa Stanisława Mateusz. Odtąd oliwa zamieniła się w oleaster, a miód w piołun. Bolesław bowiem zaniechawszy pielęgnowania prawości, wojnę prowadzoną z nieprzyjaciółmi zwrócił przeciw swoim. Zmyśla, że oni nie się na ludzie swoich krzywd, lecz w osobie króla nastają na królewski majestat. Albowiem czymże król będzie, gdy lud się oddali? mówi, że nie podobają mu się żonaci, ponieważ więcej obchodzi ich sprawa niewiast, niż względem władcy uległość. Żali się iż nie tyle opuścili go oni spośród wrogów, ile dobrowolni na pastwę wrogów wydali. Domaga się przy to głowy dostojników, a tych, których otwarcie dosięgnąć nie może, dosięga podstępnie. Nawet niewiasty, którym sami mężowie przybaczyli, z taką wielką potwornością prześladową, iż nie wzdragał się przystawiać do ich piersi szczeniąt, odtrąciwszy niemowlęta, nad którymi nawet wróg by się ulitował. Twierdził bowiem, że tępić, a nie popierać należy gorszący nierząd. Prześwięty biskup krakowski Stanisław, gdy nie mógł odwieść go od tego okrucieństwa, Wpierw groził mu zagładą królestwa, wreszcie wyciągnął przeciw niemu klątwy, a toli on, jak był zwrócony w stronę nieprawości, w dzikrze popadł szaleństwo, bo pogięte drzewo łatwiej złamać można niż naprostować. Rozkazał więc przy ołtarzu i w infule, nie okazując uszanowania ani dla stanu, ani dla miejsca, ani dla chwili, porwać biskupa. Ilekroć wszakokrutni służalcy próbują rzucić się na niego, tylekroć skruszeni, tylekroć na ziemię powaleni łagodnieją. Ale tyran, leżąc ich z wielkim oburzeniem, sam podnosi świętokradzkiej ręce, sam odrywa oblubieńca od łona oblubienicy, posterza od owczarni, sam zabija ojca w objęciach córki i syna w matki wnętrznościach. O żałosne! O przeponure widowisko śmierci. Świętego bezbożnik, miłosiernego zbrodniarz, biskupa niewinnego, najukrutniejszy świętokradca, rozszarpuje. Poszczególne członki na najdrobniejsze cząstki rozsiekuje, jak gdyby miały ponieść karę poszczególne części członków. A ja, ze zdumienia i z jakiego przerażenia, całkiem zdrętwiałem. Tak, iż ledwie pojąć. A cóż dopiero językiem, cóż dopiero piórem wyrazić zdałam cudowne dzieła na tym świętym przez Zbawiciela dokonane. Wśród opowiadania bowiem zawodzi rozum, zrozumieniu nie dopisuje mowa, a słowa nie wyjaśniają rzeczy zgodnie z tym, co zaszło. Albowiem ujrzano, że z czterech stron świata nadleciały cztery orły, które krążąc dosyć wysoko nad miejscem męczeństwa, Odpędzały sępy i inne krwiożercze ptaki, żeby nie tknęły męczennika. Ze czcią strzegąc go czuwały bez przerwy dniem i nocą. Mam, że to nocą nazwać, czy dniem? Dniem raczej nazwałbym niż nocą, to jest bowiem druga noc, o której napisano, a noc, jak dzień, będzie oświetlona. Tyle bowiem boskich świateł, przedziwnej jasności zabłysło w poszczególnych miejscach. Ile rozrzuconych było cząstek świętego ciała, tak iż niebo samo jakby zazdrościło ziemi jej ozdoby, jej chwały. Ziemi ozdobionej blaskiem gwiazd jakichś i jakimiś, myślałbyś, promieniami słońca. Niektórzy zaś z ojców ożywieni radością z powodu tego cudu i gorliwą pobożnością zapaleni pragną usilnie pozbierać rozrzucone cząstki członków. Przystępują krok za krokiem. Znajdują ciało nieuszkodzone, nawet bez śladu blizn. Podnoszą je i zabierają i namaszczone drogocennymi wonnościami, chowają w bazylice mniejszej św. Michała. Aż do dnia przeniesienia, którego przyczynę sam dobrze znasz, nie ustąpił stamtąd silny blask wspomnianych świateł. Po tym wydarzeniu ów okrutnik przerażony, niemniej przez ojczyznę, jak przez senatorów znienawidzony. Uchodzi na Węgry. I uwaga, przypisy znowu do tekstu, który dopiero nastąpi. Solon, zachęcając Ateńczyków. Solon, prawodawca ateński i kodyfikator praw. Poeta, autor elegii politycznych, zmarły w 559 roku przed naszą erą. Machabeusz. Juda Machabeusz, syn Matatjasza. Wsławiony wojownik z rodu Machabeuszów, stojących na czele Judejczyków, którzy walczyli przeciw panowaniu Seleucydów, Zajął Jerozolimę i przywrócił kult Jahwe. Syn Saula Jonatan, zwycięzca Filistyńczyków. odwaga Eleazara, Eleazar, brat Judy Mahabeusza, zginął w ten dramatyczny sposób w roku 162. przed naszą erą. Sześciuset Spartanom Aluzja do bitwy pod Termopilami i śmierci Leonidasa ze swym chówcem Spartan w roku 480 przed naszą erą. Według danych historyków Spartan było tylko trzystu. Kodrus, ostatni król Aten, syn Melantosa, opromieniony cytowaną legendą. Arcybiskup Jan o miłości ojczyzny. Czego podejmujemy się z miłości ojczyzny? Miłością jest nieszaleństwem, męstwem niezuchwałością, bo mocna jest miłość jak śmierć, im trwożliwsza, tym śmielsza. Nic bowiem śmielej nie wzywa obywateli pod broń, jak obawa przed ogólnym niebezpieczeństwem. Dlatego to Solon zachęcając ateńczyków mówi: Chciałbym, abyście nie mniej byli bojaźliwi niż odważni, ponieważ bojaźń skłania do oględności, a oględność rodzi ufność, a ufność wywołuje odwagę, dzięki której człowiek często sam siebie w śmiałości przewyższa. Cóż wtedy pobudziło Machabeusza, mającego ośmiuset mężów, przeciw dwudziestu dwóm tysiącom Bakhidesa, iż zapomniawszy o sobie, pamiętał raczej o swoich ziomkach niż o własnym życiu? Miłość ojczyzny. Dlaczego syn Seula, straciwszy na półmorgowej przestrzeni dwudziestu mężów, Jedynie w towarzystwie Giermka uderzył na tyle zastępów filistyńskich i popłoch sprawił. Albo skąd tak wielka odwaga Aleazara, że choć inni cało uchodzili, on wolał zostać zmiażdżony przez słonia, którego przebił od spodu. Co dodało ducha sześciuset Spartanom, że poszli na obóz Xerxesa i nie lękali się pięciuset tysięcy nieprzyjaciół. Miłość ojczyzny. Skąd u wielu tak stanowcza gotowość poświęcenia życia? Bowiem, żeby nie pominąć innych bez urazy, posłuchaj o niesłychanej dzielności Kodrusa. Dorowie, mając walczyć z Atenczykami, zasięgają radę wyroczni. Otrzymują odpowiedź, że jeśli zabiją króla nieprzyjaciół, sami poniosą klęskę. Dowiedziawszy się o tym, ateński król Kodrus zmienia ubiór. W łachmanach wchodzi do obozu nieprzyjaciół, Umyślnie sierpem rani żołnierza, a ten zraniony zabija go. Nieprzyjaciele, rozpoznawszy zwłoki, ustępują bez walki. Tak to bohaterski król przez ofiarę własnego życia ocalił ojczyznę. Nie jest więc obce cnocie, żeby z własną szkodą kłaść kres nieszczęściom publicznym. Księga trzecia Przypowieść o filozofie i błaźnie Jan byli na tym samym okręcie filozofii błazen. Zrywa się burza. Wszystkich ogarnia nieprzenikniony mrok. Słychać grzmot, krzyk się podnosi, huczą fale, wicher wyje. Okręt to dna przepaścistego jest bliski wśród rozwierających się bałwanów. To pod obłoki wysoko się wzbija wściekłym, prowane wichrem. Jakiegoż to myślisz? Każdy z nich był ducha skoro nawet właściciel okrętu o ratunku zwątpił. Filozof śleg głębokie westchnienia ku niebu i, jak często zwykł był to czynić, jeszcze usilniej myśli o niebezpieczeństwie śmierci. Drży, aby po zgonie nie miał gorzkiego życia, bowiem śmierci ciała się nie obawiał, uważając ją za bramę wiodącą do życia. Błazen tymczasem nie tylko ukrywa strach, lecz nadto udaje jakąś wesołość, żebym nie powiedział zuchwałość. Zanosi się od śmiechu wśród teatralnych ruchów i modulowanym, złamanym głosem, jak głabędź, wzywa nędznej pociechy nędzniejszego jeszcze życia. Cóż dalej? Ustało wreszcie zamieszanie? Wróciła pogoda. Gdy inni winszowali sobie nawzajem, błazen począł obrzucać filozofa obelgami i drażnić. Ejże, ty poczwarny filozofie, zawołał. Co śmiesz przybierać poza mędrca, gdy nie ma w tobie ani cienia mądrości? Zdaniem bowiem mędrców ten jest mądry, kto nie podlega żadnym uczuciom, a więc ani smutkowi, ani bojaźni, natomiast twoje bezkrwiste serce smutek wydzięcza, lęk ogarnia. Ode mnie więc, ode mnie rozsądnego, ucz się rozsądku? Bo, jak widziałeś, wśród niebezpieczeństwa ani na chwilę nie opanowała mnie trwoga. Na to odpowiada mu filozof. Już dawno twoje błazeństwo razem z tobą uległo rozbiciu. Już dawno nawał twojej niezmiernej głupoty pochłonął ciebie i twoich. Nie mógł więc wcale stracony lękać się o straconych. Nie miał czego błazen obawiać się o życie błazna. To filozof. Powinien był trwożyć się o życie filozofa. Przypisy Aleksander Tuliusz od Alcydy nie mniejszy. Kronikarz przywrównuje tu krzywoustego do Aleksandra Wielkiego, Marka Katona, Cycerona i Heraklesa. Dokumenty testamentowe. Słynny testament Krzywoustego, spisany w roku 1138, dzielił Polskę na cztery dzielnice z piątą dzielnicą senioralną dla nasz najstarszego syna, który został wyposażony w ten sposób w dodatkową władzę z wierzchnią nad braćmi. Najstarszy więc Władysław otrzymał Krakowskie, Sieradzkie, Łęczyckie, Kaliskie, Gniezno, Kujawy i Pomorze, jako dzielnicę senioralną. Natomiast dzielnicą własną stał się dla niego Śląsk. Testament stanowił próbę racjonalnego rozwiązania sprawy z rządów w chwili, gdy panujący zostawił czterech synów: Władysława II, Bolesława Kędzierzawego, Mieszka Starego i Henryka Sandomierskiego. Najmłodszy Kazimierz zapewnie był pogrobowcem lub zupełnie małym dzieckiem. W ten sposób usty usiłował zapewnić najstarszemu synowi najwięcej władzy i podporządkować mu młodszych braci. Władza zwierzchnia. To postanowienie testamentowe bardzo szybko zostało podważone. Nastąpił tak pospolity w średniowieczu bunt juniorów, któremu Kadłubek wyraźnie sprzyja. I faktyczne rozbicie dzielnicowe państwa. Walki braci zaczęły się już w roku 1141, a więc w trzy lata po śmierci krzywo Tetrarcha, termin zaczerpnięty ze starożytności. W państwie podzielonym na cztery okręgi rządziło czterech tetrarchów, każdy w swoim okręgu. Bolesław Kędzierzawy, drugi z kolei syn krzywoustego, władca zawsze, zmarł w roku 1173. Testament Bolesława Krzywoustego. Mateusz. Otóż na koniec posłuchaj o najznakomitszym Bolesławie. Drugi to był Aleksander, drugi Kato i Tulliusz drugi, od Alcydy nie mniejszy, lecz bardziej Achillesowy. Poczuł, że los żąda już od niego śmiertelnej powinności, poleca spisać dokumenty testamentowe. Przekazuje w nich w spadku czterem synom i zobowiązania płynące z zacności spadków i następstwo w królestwie, wyznaczając stałe granice czterech dzielnic w ten sposób – że w ręku najstarszego miało pozostać i księstwo dzielnicy krakowskiej, i władza zwierzchnia. A jeśli by spotkało go to, co ludzkie, zawsze starszeństwo i wgląd pierworództwa miały rozstrzygać spór o następstwo. Przypominają mu piątego syna, to jest Kazimierza, który był jeszcze małym dzieckiem. Dlaczego nie pamiętał o nim? Dlaczego nie zapisał mu żadnej cząstki testamentowej? A on im na to odrzekł. Owszem, od dawna pamiętałem i zapisałem. Gdy oni dziwili się, jaka to mogła być część piąta wśród czterech, ktoś, nie wiem, żartobliwie czy poważnie wtrącił. Czyż nie widzicie, że dla czterech tetrarchów sporządzono czterokonny wórst tetrarchiczny? Otóż temu malcowi zapisuje się w spadku piąte koło uwozu czterokonnego. A gdy obwiniono ojca o sporządzenie nieprawego testamentu rzekł w źrenicy oka widzę cztery strumienie z tej łzy wypływające i nawzajem o siebie uderzające falami. Niektóre z tych strumieni w najgwałtowniejszym wlewie nagle wysychają. Natychmiast ze złotego dzbana wytryska wonne źródło i koryta tych strumieni napełnia aż powierzch wspaniałymi klejnotami. Niech więc ustaną żale na nieprawidłowość testamentu. Słuszną bowiem jest rzeczą, aby dzielnice małoletnich Powierzano opiekunom niemałoletnim. Lecz teraz już muszę udać się tam, dokąd nikt nie wybiera się bez zbawiennego wiatyku. Przyjąwszy więc zbawienne lekarstwo, zakończył szczęśliwy dzień życia. Wyprawa do Wikipedii wiatyk. Łacińskie wiatikum, zapasy na drogę, via droga, wszechcie w chrześcijaństwie, a w szczególności w katolicyzmie. Komunia Święta podawana osobie w niebezpieczeństwie śmierci jako pokarm na drogę do życia wiecznego. Przypisy do następnego fragmentu Zgonu przedził. Najstarszy syn kędzierzawego zmarł w roku 1172. Los śmiertelników. Leszko zmarł w roku 1186. Po zmarłym bracie Henryku. Po Henryku Sandomierskim, który zginął w bitwie w roku 1166. Wyprawa na Prusów i jej skutki. Mateusz, szczególnie atoli Bolesław Kędzierzawy, czynił wysiłki, aby podbić kraje getów, którzy, jak wiadomo, są wrogami nie tyle ciał, co dusz. Gdy niektórych z nich po wielu przeprawach wojennych z trudem jeszcze pokonał, kazał im ogłosić taki edykt. Kto przyjmie wiarę chrześcijańską, obdarowany zupełną wolnością, nie poniesie żadnej szkody na majątku. Kto by zaś nie chciał porzucić bezbożnego obrzędu pogańskiego, bezzwłocznie zostanie ukarany śmiercią. Jednakże religia ich była jak zwiewny dym i to tym bardziej krótko trwała, im bardziej wymuszona. Wkrótce bowiem ci obłudnicy jak śliskie żaby wskoczyli w odmęt od szczepieństwa i jeszcze wstrętniej zanurzyli się w błocie głęboko zakorzenionego bałwochwalstwa. Im opieszalej i z większymi przerwami zwalczano tę nikczemność, na tym większe niebezpieczeństwo narażono Polskę. Mniemał bowiem Bolesław, że wystarczy mu jeśliby oddano Księciu, co jest książęcego, choćby odmówiono Bogu, co jest Bożego. W żadnej bowiem nie wymierzano kary za zbrodnię odszczepieństwa, byleby przestrzegano płacenia podatków. A tolik to i kto nie wzdragał się porzucić wiary zapewniającej zbawienie, i zerwać zbawiennego przymierza wiary, z jakąż sumiennością, powiedz, zaklinam, dochowa układu narzucającego niewolę. Bo nędzna jest niewola w odzieniu z zgrzebnego, ale jeszcze nędzniejsza w purpurze. Nie tylko więc nie płacą podatków, ale jeszcze zajmują przyległości, potem je łupią, jak wilki łupu nosząc. To też tego, którego w opasłej gnuśności nie pobudziła gorliwość o sprawę Bożą, dopiero dotkliwy cios utrapienia ocucił z twardego snu. Zebrawszy więc razem wielką liczbę doskonale wyćwiczonych wojów, Bolesław gotuje się do wtargnięcia na ziemię getów, czyli Prusów. Zupełnie pozbawione sztucznego obwarowania, lecz niedostępne z powodu naturalnego położenia. U samego wstępu jest matecznik, zewsząd zarosły gąszczem ciernistych krzaków. Gdzie pod zielenią trawy kryje się otchłań błotnej smoły. Zwiadowcy i przewodnicy wojsk zapewniają, że znaleźli niezawodną i krótszą drogę przez Knieje, byli bowiem i nieprzyjaciół podarkami przekupieni i o zasadce na swoich powiadomieni. Tedy po wąskiej ścieżce pędzą na wyścigi pierwsze szeregi doborowego wojska, gdy nagle z zasadzki wyskakują z obustronnie przyjaciele. I nie tylko z dala rażą pociskami, jak to kiedy indziej czynić zwykli, lecz jak gdyby w tłoczni ściśniętych walcząc wręcz przeszywają, gdy ci samorzutnie jak dziki rzucają się na zjeżone dzidy, jedni z rządzy zemsty, drudzy z chęci pospieszenia na pomoc. I większa część pada pod ciężarem własnego natłoku niż od ciosów oręża. Niektórych zbroją obciążonych pochłonęła głębia roztwartej otchłani. A inni ponoszą śmierć zaplątawszy się w zrośla i krzaki cierniste, a wszystkich ogarnia mrok szybko zapadającej nocy. Tak przez zdradziecki podstęp przepadło wojsko. Tak zmarniała w niedorzecznej bitwie dzielność wspaniałych rycerzy. Najelokwentniejszych ludzi wymowa nie starczyłaby, żeby chociaż powierzchownie napomknąć, a cóż dopiero szerzej opowiedzieć o ich imionach, osobach w szlachetnym pochodzeniu, rodowodzie o godnościach dzielności skrętności, majątkach. Aż po dziś dzień różni ludzie na różne sposoby żałośnie ich opłakują. Odtąd omijały triumfy wojenne tak Bolesława, jak i jego synów. Starszy z nich, dziedzic ojcowskiego imienia, własnym zgonem ojca zgonu przedził. Młodszy zaś, któremu na imię Leszko, dziedziczym Mazowsze i Kujawy, na mocy takiego zapisu testamentowego. Syn mój Leszko ma być na stałe jedynym dziedzicem Mazowsza wraz z Kujawami. Brat mój Kazimierz w czasie jego małoletniości niech nie sprawuje tylko opiekuństwa, lecz do ojcowskiego przytuli go serca. Jeśliby przypadkiem Leszka spotkał los śmiertelników, niech ten że brat mój Kazimierz na stałe będzie jedynym dziedzicem tych ziem. Pełnoletni już Kazimierz podobnym testamentem odziedziczył księstwo po zmarłym bracie Henryku. Bolesław zaś umarł w wieku dojrzałym, nie w podeszłym, i pochowany został w rzędzie ojców swoich. Przypisy do kolejnego fragmentu. Pewien sługa. W ten sposób kronikarz określa własną osobę. Mieszko. Mieszko trzeci, Trzeci z synów Krzywoustego zmarły 1202. W testamencie otrzymał Wielkopolskę, ale uporczywie pretendował do tronu krakowskiego od chwili śmierci drugiego brata, Bolesława Kędzierzawego. Jako najstarszy teraz z żyjących synów Krzywoustego zgodnie z testamentem w roku 1138. Księga czwarta. Kronikarz o sobie. Był pewien sługa, który nosił kołamasz z piórem i oczyszczał kopcące uczywo. Ten wiernie zapisywał w rejestrze wszystkie wydatki przeznaczone na ucztę. Gospodarz biesiadników, przejrzawszy dokładnie jego rachunki, rzekł, dobrze, dobrze, dzielny sługo, który tak się wybijasz uważną zapobiegliwością, że nie pozwalasz, aby cokolwiek z oddanych do twojego rozporządzenia pieniędzy ani nie przypadło, ani nie utonęło w fali zapomnienia. Okoliczności obecne wymagają i rozum się dopomina, aby ciebie odznaczyć urzędem komornika. Bądź odtąd jedynym i wyłącznym komornikiem Rzeczypospolitej. Cokolwiek więc z nakazu chwili uznasz za stosowne przeznaczyć na stanowiska, godności, urzędy i czynności, Wydawaj ze swojego skarbu i w swoich zapisuj rejestrach. Ów sługa cały zdrętwiał, przerażony takim dostojeństwem sprawy i zaklinając się, że temu nie podoła, szukał skwapliwie wszelkich powodów do uchylenia się. Aż nareszcie, zmiażdżony rozkazem urzędowym, rzekł. Zanadto mnie naciskają, a mnie rozpacz ogarnia, że w tych sprawach nie będę się podobał. Z jednej bowiem strony prawda budzi nienawiść, z drugiej oburzenie grozi karą. Któż bowiem, pytam, nie wzdraga się go stopą deptać po najeżonych ostach? Jeżeli czy to z przychylności, czy też z bojaźni potajemnie ukryje coś z powierzonych misum, nie uniknę napiętnowania za kradzież pieniędzy. Wszak zupełnie inna jest praca żniwiarza, a inna powinność rolnika. Ścierniskiem niech zajmie się rolnik. Naszym trudem jest zebrać do jednego żniwa kłosy. Chociaż rozrzucone. Otóż po śmierci Bolesława nastąpił brat jego trzeci mieszko, który jako wiekiem najbliższy bratu, zaraz po nim objął władzę bez żadnej przerwy w następstwie panowania. Zachwycały się nim kraje ościenne. Sprzyjała mu zewsząd świetność władców, nawet najodleglejszych. Rosła wszelka chwała zaszczytów, uśmiechał się cały wdzięk fortuny. Nigdy mu nie brakło ani spełnienia się życzeń, ani wojennych triumfów, pominąwszy czasy Kazimierza i jego synów. Uczestnik wszelkich szczęśliwości, jeżeli w ogóle w rzeczach doczesnych tak nazwać można, wszelkie wyobrażenia o szczęściu przerastał, ciesząc się znakomitym i licznym potomstwem płci obojga, a przez swoje męskie potomstwo był dla wszystkich groźne, zaś dzięki żeńskiemu cieszył się wszystkimi względami. Przez powinowacenie z kolei jednego i drugiego zobowiązał sobie jak najwięcej krajów świata. Książę czeski Sobiesław, zięciem jego. Książę saski Bernard, zięciem jego. Książę lotaryński Fryderyk, wnuk cesarza, zięciem jego. Margrabia, syn Dedy, zięciem jego. Książę pomorski Bogusław, zięciem jego. Oraz syn tegoż księcia, zięciem jego. Książę Halicki, świekrem jednego syna. Książę Pomorza, świekrem drugiego. Książę Rugi, świekrem trzeciego. Poza tym niektórzy jego synowie zeszli ze świata w stanie bezrzędnym. A oto imiona jego synów. Odon, Stefan, Bolesław, Mieszko, Władysław. Dwóch z nich, to jest Odona i Stefana, otrzymał z córki króla węgierskiego. Pozostałych z córki króla ruskiego. Czegóż więcej życzyć? Zdawało się że nic zgoła nie brak mu do pełni ludzkiego szczęścia, jakkolwiek nikt nie jest tak szczęśliwy, iżby pod jakimś względem nie wadził się ze swym losem. Doszła do tego, a raczej to przewyższyła, nader wyniosła dostojność, równająca przed nim najwyższe tytuły królewskie. A toli często największa pomyślność sprowadza największe nieszczęście. Szczególnie jednak wszelka sława, im zacniejsza jest, tym do upadku skłonniejsza. Im on bowiem ufny w wyjątkowe przywileje, niestety, pod wpływem pewnej beztroskiej zrozumiałości popadł w jakąś nieoględną gnuśność. Nie ma bowiem na szczycie spokoju, a jeśli by nawet był, króciutko trwa i pogodną swoją ciszą zwiastuje blisko burzę. Przypis do kolejnego fragmentu. Nieubłaganej nienawiści. Mieszko, największy talent polityczny z synów Krzywoustego, był władcą energicznym, pragnącym przywrócić silną władzę księżęcą, co obudziło w Małopolsce zdecydowany opór. Wolano bardziej ustępliwego wobec możnowładców i duchowieństwa Kazimierza. Niezadowolenie z rządów Mieszka III. Ale żmija głuchnie na głos przezornego zaklinacza, a na groźby grzmiących niebios przerażony jeszcze nastawia kolce – Jakoby przeciw niebu chciał walczyć. Co więcej, urzędnicy jak gdyby sprzysięgli się przeciw własnemu życiu, jak gdyby w dodatku spiskowali na zgubę księcia, ucisk zwiększają przez krzywdy, mnożą krzywdy przez ucisk. Ta okoliczność była powodem nieubłaganej nienawiści do księcia, albowiem zaszaleństwo głowy często pokutują członki, a błąd członków niekiedy odbija się na głowie. Kto, mogąc zapobiec złu, nie zapobiega, sprawia wrażenie, jakoby godził się na wszystko. Prze pierwsi panowie dzielnicy i doradcy potajemnie naradzają się ze sobą. Hańbą jest, mówili, ugodzić zabuntowników, lecz większą hańbą jest okazać się tchórzem. Nie godzi się, aby wolny był sługą. Jeszcze większą niegodziwością jest wystawianie królowej dzielnic jak nierządnicy na zhańbienie. Trudno jest wprawdzie znosić tyle utrapień, lecz o wiele trudniej targnąć się na majestat tak wielkiego władcy. Czy jest więc gdzieś jakiś ratunek dla rzeczy tak strzaskanych, dla szklanych ampułek, które znalazły się między młotem a kowadłem? Przypisy do następnego fragmentu. drzewo oliwne. Aluzja do Kazimierza Sprawiedliwego. W dalszym ciągu kronikarz układa panegirek dla panującego, i zarazem motywuje uzurpację akceptowaną przez możnych. RZEKI TAGU Tak od starożytności cieszył się opinią rzeki złotodajnej. Tak też występuje u pisarzy starożytnych. POCHWAŁA KAZIMIERZA Rzekł wtedy jeden z najznakomitszych mężów. Niedaleko stąd, wśród drzew owocodajnych jest drzewo oliwne, szlachetniejszego szczepu, które rozkoszne rozpościera gałęzie, Coraz to żywotnością świetniejsze, a sączy się zanioliwa nie tyle kroplami, co przelewają się zewsząd całe strumienie balsamu. Jego zapach wszystkim dobrze jest znany, a jednak nikomu nieznany. Wszystkim jest swojski, wszystkim obcy. Owoce zaś nad całą wspaniałość klejnotów wytworniejsze. Nie sądzę bowiem, że uchodzi waszej uwagi, jakie lub jak wielkie są zalety Kazimierza i jak sława wszelkich jego cnót, wydających miły zapach, przewyższa woń wszystkich pachnideł. Bo nie wypada zajmować się zawnętrznymi przymiotami jego ciała, które już same wdziękiem swoim niby promieniami słońca oczy patrzących czarują. Nadzwyczaj szlachetna wytworność tak postaci jak rysów twarzy oraz sama wysmukła budowa ciała nieco przewyższająca wysokością ludzi średniego wzrostu. Spojrzenie jego ujmujące Nacechowane jednak jakąś pełną szacunku godnością. Mowa zawsze skromna, zaprawiona jednak pewnym wytwornym dowcipem. Komu zaś tak niezbadany schowek duszy, tak wspaniałe skarby serca, tak nieocenione wyposażenie umysłu bądź natura dała, bądź łaska utwierdziła? Nie wiadomo, czy w nim natura przewyższa łaskę, czy łaska naturę. Tak ze sobą w siostrzanym sporze współzawodniczą, że każda z nich usiłuje przewyższyć drugą. Żadna jednak nie zazdrości drugiej zwycięstwa. Niekiedy jakby zapominając o swej godności, wchodzi w towarzystwo ludzi najniższego stanu i brata się z nimi. Nie za poszeptem lekkomyślności, lecz z zacności cnoty. W zapale zaś do szczodrobliwości zupełnie przekracza granice umiarkowania. W jej okazywaniu nie zachowywał umiary już od dzieciństwa, albowiem ani chciwie nie pożąda zdobycia skarbów, ani zdobytych nie strzeże zachłannie, jak to jest zwyczajem wielu, lecz postępuje na wzór rzeki Tagu, która im szerzej płynie, tym więcej złotego piasku wyrzuca na brzeg. Przecież hojna szczodrobliwość cenniejsza jest nad złoto. A teraz miło mi będzie napomknąć o wyposażeniu jego silnego ducha. Stale zajęty jest pracą, rzadko inną niż poważną, a zawsze szlachetną. Życie bowiem ludzi dzielnych jest zawsze czynne. Gnuśne zaślenistwo już przez samą bezczynność budzi odrazę. Ilekroć nie są zajęci zewnętrznymi wojnami z zamiłowaniem oddają się polowaniom, ponieważ niemałą szkołą dzielności jest unikanie próżniactwa, a mąż silny z zabaw czerpie niekiedy nie najmniejszą zaprawę do zajęć poważnych. Jak wielka jest myślność jego, jak wielka stałość, jaka odwaga, jaka nawet w samych porywach odwagi cierpliwość niełatwo opisać. Czy chcecie usłyszeć coś śmiesznego? Nie śmieszne, to lecz znamienne dla jego cierpliwości. Ktoś zaprasza tego księcia do gry w kości. Schodzą się, zaczynają walczyć. W środku leży nagroda za zwycięstwo, ogromna ilość srebra. Chwieje się jakiś czas los walki i waha się. A gracz ów w strachu wzdycha i drży, cały oszołomiony pośród nadziei i obawy, całkiem oddech wstrzymawszy, aż wreszcie ostatni rzut rozstrzyga los pojedynku i przyznaje zwycięstwo księciu. Wtedy gracz, uniesiony jakimś szaleńczym gniewem, podnosi pięść, z wielkim rozmachem uderza księcia w twarz i pod osłoną nocy, wymknąwszy się z rąk krzyczących wokół niego ludzi, rzuca się do ucieczki. A kiedy go wreszcie z trudem odszukano, postawiono przed radą książęcą i wszyscy domagali się, aby go na kawałki rozszarpać jako winnego obrazy majestatu. A gdy on nic innego dla siebie nie oczekiwał, jak tylko okrutnego urągowiska śmierci, rzekł Książę. Niech się nie obrusza, dostojni panowie, wasza powaga, ponieważ oburzanie się dla błahych przyczyn dowodzi lekkomyślności. Niesłuszny bowiem jest gniew tego, którego umysł, sam w sobie spokojny, nie rozważa pobudek do gniewu. I wręcz niesprawiedliwe jest badanie przeprowadzane przez tego, którego wagą targach wicher namiętności. Czego, pytam, czego dopuścił się biedny Jan? Takie bowiem było imię jego? Co zasługiwałoby na oburzenie? Cóż dziwnego, że ktoś uskarża się na wyrok ślepego losu? Czyż nie jest to ślepy los, który w równych warunkach biednego korzyść pomija, a możnego potęgę wynosi? W obu przypadkach jest niesprawiedliwy, okrutny dla biedaka, przypochlebny dla możnego. Nie mogąc więc na losie wywrzeć zemsty za swą krzywdę, całkiem słusznie wywariał, jak mógł, na dziecku szczęścia, a raczej, by zgodniej wyrazić się z prawdą, zysk dodał do zysku. I w stosunku do mnie prześcignął los. Ten obdarzył mnie pieniędzmi, których miałem pod dostatkiem. On sprawił mi złotą odznakę roztropności, bez której książę nie powinien się był obywać. Nauczył mnie bowiem pamiętać, że dla księcia niebezpiecznie jest wdawać się w gry. Jeszcze niebezpieczniej nawet w najmniejszych sprawach, zdawać się na łaskę niepewnego losu. Przezornie bowiem powinni władcy władać. Nie ślepym trafem. Ogromnie więc wdzięczni jesteśmy Janowi, gdyż co się mnie tyczy. Dzięki niemu odtąd nic już więcej nie powierzam lekkomyślności ani przypadkowemu trafowi. Takim sposobem, ów krzywdziciel, przyjęty został do łaski księcia i bardzo hojnie obdarzony książęcymi darami. Przypisy do kolejnego fragmentu Hieronim, święty Hieronim ze Strydonu, jeden z ojców Kościoła w IV-V wieku, autor wielu dzieł z historiografii wczesnochrześcijańskiej. Wolnym nazywa się Bacchus. Jednym z przydomków Bachusa był liber, łacińskie wolne. Pijanica Kazimierz w oryginale temulentum aceris. Panegirista nie oparł się przy toczeniu tej opinii, widocznie powszechnej wśród współczesnych. Dzielnica Śląska. To jest dzielnica, z której juniorzy wygrali seniora Władysława II, najstarszego syna Krzywoustego. W roku 1163 wrócili na Śląsk synowie Władysława. Bolesław Wysoki wziął Wrocław, Mieszko Plontonogi, Racibusz, a Konrad Głogów. Stopniowo dzielnica ulegała coraz większemu rozdrobnieniu. Odona Leszkowi. Odon. Najstarszy syn Mieszka III, urodzony około 1149 roku, zmarły 1194. Książę Poznański i Kalisty, Kaliski. Leszek, syn Bolesława Kędzierzawego, książę Mazowiecki i Kujawski, urodzony między 1160 i 1165, zmarły w 1186. Pęta niewoli. Na zjeździe w Łęczycy w roku 1180 zapadły uchwały ograniczające władzę panującego. Kazimierz zrzekł się pewnych swych uprawnień książęcych na rzecz możnych i duchowieństwa. Włączali do skarbu książęcego tak zwane ius spoli, prawo dozwalające panującemu zbierać majątek po zmarłych biskupach. Prawo to uznawane było w całej Europie. Książę sprawiedliwości. Uległy wobec możnych i duchowieństwa, Kazimierz otrzymał przydomek sprawiedliwego. Ośmiu biskupów, czyli przedstawiciele całej polskiej prowincji kościelnej. Umocnił panowanie Kazimierza. Papież usankcjonował ostatecznie obalenie testamentu krzywołustego, co było wyrazem ingerencji kościoła w sprawy państwowe. Uzurpacja Kazimierza została uznana, choć żył jeszcze Mieszko Stary, któremu w myśl postanowień testamentu powinien był przypaść tron. Charakterystyka Kazimierza Chociaż jest to książę dzielny w radzie, przezorny, ostrożny, oględny, choć we wszystkim opiera się na przemyślnej roztropności, jednak między prostaczkami usiłuje okazać się pełnym prostoty. Raz dlatego, aby uniknąć niebezpieczeństwa zarozumiałości, powtórę, żeby nie zejść z drogi pokory, wreszcie, aby z plew prostoty wydobyć więcej ziaren mądrości. roztropne bowiem owoce zbiera we własnym sumieniu, mniej doskonały w okazywaniu na zewnątrz. Stąd mówi Hieronim, nic prostszego nad roztropność, nic roztropniejszego nad prostotę. Któż by nie wiedział, że nauk biesiadowania nieprzyjacielem jest snud? biesiada bowiem z nazwy i rzeczy, podszywając się pod uprzejmość gospodarza, zwabia cnoty, upaja, ba zatruwa, ten zaś jest pod osłoną jakowejś dobroduszności. nie tylko hucznych uczt nie unika, lecz coraz częściej urządza bardzo okazałe i wystawne przyjęcia, a to z wielu powodów. Po pierwsze, aby z odurzonych umysłów innych ludzi dowiedzieć się, jakich zalet jemu brakuje prostropność bowiem sprawdza się w zetknięciu z głupotą tak jak głupota jest osełką dla cnoty bo jeśli mądry przyłapie głupiego na głupstwie stanie się mędrszym. powtórę aby poznać sądy innych o sobie wolnym bowiem nazywa się bachus i wolne o wszystkim wygłasza zdanie po trzecie aby od pijanych potajemnie wydostać knowane przeciw sobie podstępy których nie może wydobyć od trzeźwych. Albowiem opilstwo wkrada się do tajników serca, aby otwarcie wyjawić tajemnicę strzeżoną w trzeźwości. Po czwarte, żaden roztropny człowiek nie wlewa nektaru do pękniętego naczynia, bo wylałby się wszystek. I dlatego mąż mądry nie żałuje trudu, aby przyzornie zbadać roztropność tych, którym chce powierzyć poufne zamiarów tajemnice. Wlany bowiem płyn, łatwo znajduje szczelinę w pękniętym naczyniu. Wreszcie miłościwy władca woli, żeby go kochano, niż się go obawiano. Przecież rój pszczół idzie za swoją królową z miłości, nie ze strachu. A więc dla pozyskania sobie względów, co jest wspólną wszystkim racją biesiadowania, Kazimierz stosownie do chwili oddaje się godziwym ucztom. W takiej jednak mierze, iż nie pozwala pijaństwu brać nad sobą góry, gdyż nigdy nie opuszcza go nieodłączna towarzyszka, trzeźwość umysłu. Wiecie, jak cisną się zewsząd do niego ludzie najuczęsi, których zarówno trzeźwość, jak wiedza niewielu tylko jest znana. Wspólnie z nimi, wśród znajemnych rozpraw, rozważa to przykłady świętych ojców, to czyny znakomitych mężów, Niekiedy przygrywając na organach lub śpiewem wtórując churowi, wczuwa się w słodycz niebiańskiej harmonii. Czasem ćwiczy się w dociekaniach teologicznych, obie strony kwestii popierając bystrymi dowodami niczym spraw subtelnych najwnikliwszy badacz. Jeżeli więc kimkolwiek jesteś zawistny oskarżycielu, twierdzisz, że pijanica Kazimierz przyłączył się do Towarzystwa Opilców, Dlaczego nie dodajesz, że roztropny książę lgnął do ćwiczenia uprawianego przez roztropnych? Masz uszczypliwa zazdrości, powód do smutku, acz znaleźć nie możesz nic, co byś uchwyciła. Nigdy bowiem to drzewo oliwne nie było bez owocu. To wdzięczność pielęgnowała to szarpała zawieść. Przeto w jego cieniu wypada nam zaczerpnąć wytchnienia, aby ustał nabrzmiały nasz ból, ukojony zbawienną oliwą. Inaczej spełni się na nas owa przypowieść syna Gedeona, z której dowiadujemy się, jak to drzewa mając wybrać króla zapraszały drzewo figowe, winny szczep i drzewo oliwne, aby nimi rządziły. A gdy te odmówiły, wybrały oset, z którego buchnął płomień i prawie wszystko strawił. Wszyscy przeto przekonani tymi słowami zarówno z życzliwości dla Kazimierza, jak z chęci uzyskania wolności wzdychają do Kazimierza, Schodzą się, proszą, namawiają, aby jeśli nie nęci go królewska godność, dał się wzruszyć ich błaganiem o molitość, jeśli nie chce panować, niech się przynajmniej zlituje. Ledwie więc nakłoniony tak bezustannymi naleganiami proszących, jak radami największych przyjaciół, udaje się do Krakowa pokryjomu z małym orszakiem, dbając o to, żeby zajęcie jego nie wydawało się raczej czynem gwałtu, niż następstwem dobrowolnego wyboru obywateli. Liczne wojska zabiegają mu drogę z niewypowiedzianą radością. Zewsząd gromadnie napływają rzesze, radują się, winszują, rozgłaszają, że przyszedł wybawiciel. garnął się do niego ludzie wszelkiego wieku. Uwielbia go wszelki stan. Dostojność każda cześć oddaje. Również bramy miasta, choć zabezpieczone niezwyciężoną strażą, bez wyzwania stają otworem, a z zamku wybiegają ci, których Mieszko przeznaczył do obrony miasta i wszyscy biją czołem u podnóżka Kazimierza. Życzenia wszystkich się łączą, dążenia wszystkich jednoczą, a książę od wszystkich hołd odbiera. Wszyscy cieszą się z przejścia pod panowanie Kazimierza. Podczas gdy miasta i grody wszystkich dzielnic bez walki radośnie się przed nim otwierały, dzielnica śląska zamierzała podnieść bunt Władzę nad nią przywłaszczył sobie w swoim czasie syn Władysława Mieszko, wygnawszy brata księcia Bolesława. Odzyskawszy ją z niemałym trudem, Kazimierz oddał ją Bolesławowi. Lecz i wojowniczość brata jego tegoż Mieszka poskromił przez nadanie mu kilku miast, a również brata ich Konrada mianował księciem Marchi Głogoskiej. Odona zaś odznaczył księstwem poznańskim, a Leszkowi. Zatwierdził dzielnice pozostawione mu testamentem ojca. Gnieźnieńską zaś dzielnicę, która dla wszystkich Lechitów jest metropolią, wraz z miastami biskupimi dookoła wcielił do własnego księstwa. Takim więc sposobem Kazimierz został jedynym władcą Lechi, Także cztery księstwa, czterech braci, to jest Władysława, Bolesława, mieszka, Henryka, przypadły na jednego Kazimierza. Jak to ojciec dawno przepowiedział, mówiąc o czterech rzekach, przez które rozumiał czterech władców. Przez korytarzek cztery księstwa, Kazimierza zaś ze złotym wiadrem, porównując zalety jego zwonnym zdrojem. Zrywa więc pęta niewoli, kruszy jarzmo poborców, znosi daniny, wprowadza ulgi podatkowe. Ciężary nie tyle zmniejsza, co zupełnie usuwa, daniny o służebności znieść karze. Było zaś w tym narodzie rzeczą uświęconą i jakby mocą zwyczaju przyjętą, że każdy wielmoża wyruszający dokądkolwiek z orszakiem przemocą zabierał ubogim nie tylko plewy, siano, słomę, lecz nawet zboże po włamaniu się do studu i chat i porzucał to koniom, nie tyle na pożywienie, co na stratowanie. Był też inny zadawniony zwyczaj, świadczący o podobnej zuchwałości – Ilekroć jakiś wilmorza chciał nagle wyprawić do kogoś poselstwo, choćby w jakiejś błahej sprawie, to nakazywał sługom wskakiwać na podwodowe konie biednych kmiotków i w jednej godzinie najszybszym pędem przebywać niezmierzone przestrzenie. Wielu ponosiło z tego powodu wielkie szkody. Niektórych bowiem konie marniały nieuleczalnie. Niektórych wprost padały niektóre nieodwołalnie uprowadzano, uznawszy je jeszcze za dobre. Nadarzała się stąd niemała okazja do rozbojów, a niekiedy i morderstw. Poza tym książęta uporczywie uzurpowali sobie prawo, iżby dobra zmarłych biskupów zabierali niby jacyś rabusie albo je włączali do skarbu książęcego. Co bowiem prawu boskiemu podlega, niczyją nie może być własnością. Dozwolone zaś jest zajęcie tego. Co jest własnością niczyją. Lecz Bóg nie pozwala naigrywać się z siebie. Ani nie wolno mu urągać żadnym dziwacznym wybrykiem. Żeby więc nie działy się więcej takie nadużycia Książę sprawiedliwości, zakazuje ich pod grozą klątwy. Obecnych jest przy tym ośmiu czcigodnych biskupów, przyozdobionych infułami. Zbysław, arcybiskup gnieźnieński. Getko? biskup Krakowski, Żyrosław Wrocławski, Herubin Poznański, Lupus Płocki, Onolf Kujawski, Konrad Pomorski, Gaudenty Lubuski. Osiem zaś jest pierwszą z litych liczb wśród parzystych i też liczbą błogosławieństw. To oznacza, że ustawy powinny być dobre i że ci, którzy je szanują, będą błogosławieni. Wszyscy więc jednogłośnie oświadczają. Kto zabrałby zboże ubogim bądź gwałtem, bądź jakimkolwiek podstępem lub kazałby zabierać, niech będzie wyklęty. Kto z okazji jakiegoś poselstwa wymuszałby pod wodę lub kazał wymusić dostarczenie czworonoga do podwody, niech będzie wyklęty, wyjąwszy jeden przypadek, mianowicie gdy donoszą, że nieprzyjaciele zagrażają którejś dzielnicy. Nie jest to bowiem bynajmniej niesprawiedliwością, jeśli wtedy ratuje się ojczyznę wszelkim sposobem. I znowu, kto zagarnąłby z dobra zmarłego biskupa, lub kazałby zagarnąć, czy byłby nim książę, czy jakakolwiek znakomita osoba, czy ktoś z urzędników książęcych, bez żadnego wyjątku, niech będzie wyklęty. Lecz i ten, kto przyjąłby zrabowane dobra biskupie i zabranych nie zwróciłby w całości, albo nie zaręczyłby za niezawodne zwrócenie ich. Jego wspólnik tego samego świętokradztwa powinien być związany udziałem w tej samej klątwie. Wszyscy wyrażają zgodę i zatwierdzają bardzo miłe wszystkim uchwały tak świętych zakazów. Trwają one nienaruszone dlatego, że potwierdził je apostolski przywilej Aleksandra III, który natchnionym wyrokiem umocnił panowanie Kazimierza, żeby wola ojcowska nie stanowiła dla niego żadnej przeszkody niegdyś bowiem zastrzegł sobie ojciec aby najstarszy syn piastował naczelną władzę aby spór o następstwo tronu rozstrzygała zasada pierworództwa przypis do następnego fragmentu dzień świętego floriana 4 maja śmierć Kazimierza. było zaś stałym jego zwyczajem obchodzenie uroczystości świętych gdy więc Dzień świętego Floriana cały poświęcił panu, spędzając go to na nabożeństwie, to na modlitwie, to na dziękczynieniu, na nazajutrz wyprawił świetną biesiadę dla książąt, wielmorzów i pierwszych w królestwie. Oprócz biesiady wiele powodów pobudzało ich do wesela. Najpierw odniesione wszędzie nad dnie triumfy, powtórę to, iż po tak niebezpiecznych trudach książę był zdrów i cały. Po trzecie, tak jego własny, jak i przyjaciół bezpieczny pokój. Po czwarte, świąteczna błogość przeżywanego powodzenia. Nie brakło też milszego nad wszystkie rozkosze rozradowania najdostojniejszego księcia, co pobudzało wszystkich do tym większej ochoty i wesela. Ale gdy głosy powszechnej uciechy wzbijają się aż pod niebo, nagle burza niespodziewana grzebie świetność tak wielkiej chwały. Albowiem to ogromne wesele, o boleści znagła i docna żałoba ogarnia I żal radość porywa, Zgnębia i w swoje wprzęga jarzmo. Kiedy wszyscy wszędy się weselili, Książę, ta jedyna, ta osobliwa gwiazda ojczyzny, Gdy zadawał właśnie pewne pytania biskupom o zbawienie duszy, Wychyliwszy maleńki kubek, Na ziemię się usunął i ducha wyzionął. Nie wiadomo, czy zgasł tknięty chorobą, czy truciznął? A gdy zaszło tak wspaniałe słońce, ciemności okryły ziemię, i ludzi ogarnęło zamroczenie, iż wszystkim całkowicie żal władną. ci zaś, do których wieść o tak nagłym nieszczęściu nie mogła dojść tak szybko, mimo wszystko oddają się radości. Tak więc pomieszał się żal z radością. Przypisy do kolejnego fragmentu. Biskup Pełka filar stronnictwa małopolskiego oddany Leszkowi. Leszko i Konrad. Ch w chwili śmierci Kazimierza Leszek Biały miał około lat ośmiu, Konrad, późniejszy Konrad Mazowiecki, około sześciu. Kandydatura Leszka Białego na następcę. Gdy więc zgasła gwiazda Kazimierza, powstał jakby jakiś zamęt i zamieszanie w ludzkich stosunkach. Jedni byli zdumieni tak niespodziewanym wypadkiem. Drudzy jakby przytomność stracili, wielu jak gdyby gromem rażonych padało z boleści na ziemię. Mógłbyś widzieć wielu całkiem martwych na kształt posągów, niektórych zalanych obfitymi potokami łez. Mógłbyś widzieć, jak z twarzy matron i dziewic z brust pooranych paznokciami tryskały strumienie krwi. Inni uderzali sobą o posągi i własnymi ciosami niemal mózg sobie roztrzaskiwali. Inni od udręki smutku mieczem w siebie godzili. Wszyscy, gdy on umierał jednego i tego samego pragnęli, aby razem z nim umrzeć. Nie brakło jednak w tejże godzinie takich, którzy skrycie wzdychali do tego, żeby książąt i wielmożów pozyskać dla swoich pragnień lub zająć osierocony tron. Lecz zamysły ich wniwecz się obróciły, Pan bowiem zna myśli człowieka, że są marne. Nigdy nie zaniedbał on troski ani o sierotę, ani o wdowę. Gdy więc odbyły się kościelne obrzędy pogrzebowe, ten czcigodny biskup Krakowian Pełka, złożywszy wpierw naradę z panami, zwołuje wszystkich na wiec, a gdy wreszcie zgiełk przycichł, rzecze. Zbożną, dostojni panowie, jest boleść, lecz nie jest zbożne zgorzknienie w boleści. Wprawdzie zbożnie bolejemy, niezbożnie wszak tracimy rozum od boleści. Nie ma bowiem bardziej niemądrego sposobu tracenia rozumu, jak nie dbać wcale o zagojenie świeżej rany. Jak nie chcieć, chociaż można, wydobyć się z głębokiej topieli? Dla jakiej to pytam przyczyny rój pszczół rozprasza się często i całkiem marnieje, jeśli nie z tego powodu, że na miejsce królowej, która zginęła. Nie umieją wybrać sobie nowej lub o to nie dbają. Stąd pewne gady, które jaszczurkę gwieździstą mają jako króla, z chwilą gdy on ginie, wnet na jego miejsce wybierają tego, który z powodu śmierci króla pierwszy zalał się łzami. Wiele narodów ma także dziś ten zwyczaj, że wpierw wybierają następcę zanim pochowają zmarłego króla aby następca uczcił zejście swego poprzednika jakąś szczególną uroczystością. Chociaż bowiem Kazimierz w swej osobie umarł, jednak u swoich nie mógł tak łatwo uchodzić za umarłego, ponieważ dla nieśmiertelnych dobrodziejstw w ich sercach żył i wiecznie żyć będzie. I o winnym szczepie nie sądzimy, że został przycięty, lecz przeciwnie, że się rozkrzewił, gdzie żywe i żywotne relatorośle świadczyły o jego życiu. Albowiem pozostały po nim dwie gałązki oliwne, dwa świeczniki, dwa i synowie Kazimierza, Leszko i Konrad, chociaż obaj są mali, obaj w wieku wymagającym opiekuństwa. Godzi się więc starszego z nich zaszczycić godnością ojcowską. Przypisy do ostatniego fragmentu. Goworek. Wojewoda Sandomierski i Kasztelan Krakowski, opiekun Leszka Białego w latach młodzieńczych, w pewnym okresie odsunięty od wpływów w wyniku przewagi wojewody Mikołaja. Zmarł około 1223 roku. Wojewodą Mikołajem, Mikołaj, wojewoda krakowski, przywódca możnowładztwa małopolskiego w czasie małoletniości Leszka, sprawował rządy z matką Leszka Heleną i biskupem pełką przeciwnik Goworka zmarł w roku 1202 innego więc niż księcia Leszka krakowianie poszli za tą radą i wiosną 1202 na tronie krakowskim zasiadł Władysław Laskonogi syn Mieszka III panował jednak tylko parę miesięcy próba oddalenia doradcy Leszka Goworka Panowie krakowscy wysyłają przeto posłów do księcia Leszka, ofiarowując mu najwierniejsze posłuszeństwo i pryncypat. Lecz wmieszała się odrobina kwasu, który zakwasił całe ciasto. Był bowiem pewien mąż szlachetnego rodu nieskazitelnego charakteru, dzielny w radzie, powabem wszelkich cnót znakomity imieniem Goworek, który wtedy sprawował u księcia Leszka godność wojewody, a nawet od jego woli zależało rozdawanie wszystkich dostojeństw. Między nim a wojewodą Mikołajem nie wiem, jaki złowrogi los wzniecił nieubłaganą niezgodę, spowodowaną może przez podstępnych załóżników, których zamiłowaniem jest nienawiść do cnót i zasiewanie między zboże zgubnego kąkolu. Pod tym więc tylko warunkiem Mikołaj przyrzeka swą uległość i wyraża zgodę na wprowadzenie księcia Leszka na tron, że oddali od siebie i wygna komesa Goworka. Twierdzi bowiem, że wśród waśni nie ma miejsca ani dla wierności, ani dla posłuszeństwa, i że każda rzecz pospolita lubi spokój, a nie spory. Waha się książę Leszko, wahają się i jego stronnicy, nie wiedząc, co mają wybrać. Czy mają wyrzec się Krakowa, czy wygnać tak użytecznego, tak zasłużonego męża. Ale pierwsze byłoby szkodliwe, drugie występne. Gdy tak wszyscy zwlekali, rzekł komes Goworek. Nie godzi się, aby w sprawie tak oczywistej wahał się wasz rozum? Bo któż by wątpił, że korzyść wielu okupuje się kosztem niewielkiej straty? Któż by nie wiedział, że raczej należy poświęcić kogokolwiek niż ogół? Któż by nie wiedział, że trzeba wybierać mniejsze zło, zwłaszcza gdy dobro publiczne należy przełożyć nad prywatę? Jakże więc życie poświęci dla przyjaciela, kto boi się pójść? Na wygnanie dla dobra pana swego. Lecz nie nazwałbym tego wygnaniem, gdy ktoś, choć się z wygnańcem, ani przyjaciół nie opuszcza, ani przez przyjaciół nie jest opuszczony. Szczęśliwy wygnaniec towarzyszy mu łaska, a nienawiść nie ściga. Wtedy ktoś tak przemówił. Wprawdzie to, co sobie ułożyłem, wydaje się bajką, lecz mógłby ktoś zapamiętać zmyśloną przypowieść, albowiem w plewach jest ziarno. Mówią, że gryf jest królem zarówno ptaków, jak czworonogów. Ptaki, bojąc się jego zapalczywości, kryły się gdzieś w gałęziach dębu. Dlatego gryf chciwy być może zdobyczy lub uniesiony gniewem. Raz po raz jakby z zaciekłością uderzał konary tego drzewa, sądząc, że albo drzewo uderzenie mu bali, albo gałęzie strzaska. Większe jednak jemu groziło niebezpieczeństwo niż drzewu, albowiem od uderzeń skrzydło sobie zwichnął, z niemałym bólem upadł na ziemię i za późno poznał na sobie, do czego prowadzi napaść na drugiego. I gdy skądkolwiek szukał ratunku, nadchodzi lisica i zbliża się powoli, a ów do niej. Czy znasz, córko, jakieś środki na bólę? A ona odpowiada. Czegoż nie znałaby mistrzyni fortelów? a on na to. Pomóż, będziesz druga po mnie w królestwie, a wtedy ona. Jeśli pragniesz pomocy lekarza, musisz odsłonić rany. Gry w rzeczy. Skrzydło zwichnąłem, a ona na to. Nierówność skrzydeł jest powodem, że nie możesz latać. Niech więc skrzydło wyższe zejdzie do położenia zwichniętego, które niełatwo dałoby się nagięć do wyższego i wnet z chwilą zrównania się skrzydeł, Wróci również możność latania. Uff, rzeczy. Skazam się, gdyż to, co mówisz, wygląda na prawdopodobieństwo. Każe mu więc lisica na nienadwyrężone skrzydło wetknąć między dwa drzewa aż po pachę i z największym wysiłkiem wyskoczyć całym ciałem ku przodowi, tak żeby skrzydło wetknięte między drzewa nie ruszyło się. Śmiało działaj, nie bój się. Ocalenie twoje od ciebie zależy. Uf, wierzy i, jak mu nakazano, gwałtownie rzuca się naprzód, skrzydła jednak nie wydobywa, lecz łamie na kawałki. Tak pozbawione obu, ginie z głodu i pożerają go lisy oraz gady. Na to, książę Leszko, taką ty opowiadasz przypowieść, jak gdybym ja wszelkim sposobem zamyślał spełnić ambitne moje życzenia, z dala niech jednak będzie od księcia wszelkiego rodzaju frymarczenie. Z dala niech będzie nieuczciwe kupczenie uczciwymi. Cóż bowiem ofiarowują ci, którzy pragną nagrody za utrącenie najniewinniejszego człowieka, skoro sprzedajność dostojeństw pociąga za sobą opłakane skutki, a dla wolnego człowieka nie ma żadnego poszanowania. Innego więc niż księcia Leszka niech sobie szukają krakowianie, który by odpowiadał ich żądaniom. I to jest koniec yy, kroniki kadłubka. Yy, o rany, ależ to było zupełnie inne niż yy, inne teksty, które normalnie czytam. Dużo bardziej rozrywkowe, na pewno. Dobra, nie ma co więcej gadać. Koniec podcastu. Do usłyszenia w następnym.